wiecie co, ja tu muszę przerwać, bo my go więcej nie zaprosimy, także nie wiem. Ale miło było cię gościć. Teraz to, co mogłabym powiedzieć twórcom, którzy zaczynają na przykład, no to zaczynajcie po prostu od tego, co macie. Czyli nie musicie mieć tej super jakości od razu. To przyjdzie z czasem, sami nie zauważycie. Ale też Bolt po prostu przestaje działać. To były takie kulisy radia, że trochę co robimy między piosenkami. Było pokazane, że sobie chodzę po studiu albo sobie tańczę. Influencer Live Wrocław 2022 to było wydarzenie roku. Poznałem dziesiątki influencerów z Polski, youtuberów, tiktokerów, instagramerów, podcasterów, a także po prostu blogerów. Zostań ze mną do końca i przeżyjmy razem tą przygodę. Zdecydowałem się nocować w Opolu ze względu na sentyment, jaki mam do tego miasta. Kiedyś tu studiowałem i jest to ekscytujące wracać do miejsc z przeszłości i obserwować, jak nie tylko one się zmieniają, ale również ty. To są tylko miejsca stojące, więc jest jak jest. Tutaj mam kompana do podróży. Dziś w końcu wszyscy spotykają się na hali stulecia we Wrocławiu. Ponad 2000 influencerów z całej Polski przyjechało wymienić się doświadczeniem, jak i po prostu przybić piątkę i razem pobalować. Odwiedziłem kilka paneli i wykładów, żeby poduczyć się od praktyków influencerskiego życia. Między innymi chciałem spotkać Anię Ślezak. Ania właśnie jest po panelu. No tak, właśnie różnych klików odnośnie działalności w internecie, jakichś takich przeciwwskazań, wskazówek, no wszystkiego, jakiegoś tego doświadczenia. Tutaj można też zebrać bardzo dużo inspiracji, więc jeżeli zaczynacie tworzyć albo już tworzycie, to tego typu imprezy są jak najbardziej. Okay. Co więcej, zrobiłem wywiad z Kasią Węsierską z Radia SK o jej karierze na TikToku, więc zasubskrybuj, żeby cię nie ominęło powiadomienie, kiedy będzie już ten wywiad na kanale. Nagrywam na TikToku, mam Natalia SkyX Fashion. Okej. Okay. Tutaj mamy muzykę. Dobra. I mamy taką świetną aplikację, która pozwala nam na robienie zdjęć cały czas. Mhm. Ona się nazywa Lens Buddy. Mhm. I nie muszę po prostu stać i klikać. Okej, okay, sztos. Bardzo pomaga, jak się samemu robi. Jak widać, to nie jest tylko fabryka spełniania marzeń, ale zgromadzenie osób ambitnych i pracowitych i gotowych do tego, żeby osiągnąć sukces. Siedzieć z rzeczami, nie mogę ich zejść do domu, bo hotel mi otwierają od 14. Reklama Bolta jest następująca. Jak wyjedziesz poza strefę zamkniętą, to nie tylko, że jak zaparkujesz tutaj, to dostaniesz grzywnę do 200 zł, ale też Bolt po prostu przestaje działać. Bateria dalej jest, sprawdzałem, ale Bolt po prostu przestaje działać. I klepanie nogą, na szczęście jestem przyzwyczajony, bo jeździłem na desce. W końcu udało się dojechać do hotelu. Padam, fantastyczna rzecz. Musiałem zostawić swoją hulajnogę w jakimś dziwnym miejscu. A oczywiście dalej będę musiał płacić za każdą minutę zwłoki. Więc to jest Mission Impossible trochę, czujesz to? Teraz hulajnoga i zobaczymy, ile w ogóle zapłaciłem. Więc pod koniec tego odcinka powiem, ile zapłaciłem za hulajnogę w trakcie tej podróży. Prawdziwa seksbomba Radia Polskiego, Kasia Wiesierska. Mamy kaczecę naszą. Zawsze pasują do wszystkiego. Smycz, trudno powiedzieć do czego, ale się przyda. I Lizek, jak kiedyś ci zabraknie energii, a będziesz stał w korku w samochodzie, to właśnie wtedy jest ten moment, żeby wyciągnąć i zjeść. No to opowiadajcie, co macie dzisiaj tutaj. Strzałkę zdjęciową. Słuchajcie, zobaczcie, jak świecą te frędzle. Jak ja robią wrażenie. Robią wrażenie? Robią wrażenie. Zaraz sobie zrobimy selfie, jaka tam. Strefa chillu. A nie, nie, musisz pokazać plamę na spód. Właśnie. To nie, słuchajcie, uczcie się, jeżeli zobaczycie, jeżeli coś zwalicie, no to lody jest... jagodowe to tak, było. I co w tym momencie zrobisz, jeżeli lody ci spadną? Jak w reklamie Mendoza, co się obcas złamał i się łamie drugi, to tak się uwala po prostu całe spodnie i się mówi, że tak miało być, bo to jest taki teraz paternik wzór i w ogóle tak się wygląda. Na waszą prośbę z ankiety społeczności z zeszłego tygodnia udało się namówić Jeleniewską, która powiedziała do was kilka ciepłych słów. Marysia Jeleniewska. Cześć, pozdrawiam widzów Bójka Maxów. A teraz lecimy na after. Po wszystkich wykładach poszliśmy na galę wręczania nagród dla najlepszych influencerów roku. Jedną z nich był Dominik Tkaczuk, który wygrał i wywalczył sobie statuetkę najlepszego influencera roku w kategorii TikTok. Impreza była przed nim. Aż do rana. Z aftera totalnie się skupiłem. Mam 0% baterii w telefonie, ale nie byłem przygotowany na to, że będę wracał do domu o 6 kurde rano. Organizatorzy wykonali fantastyczną robotę, żebyśmy się świetnie bawili. Jak ci się podoba? Podobało mi się bardzo dobrze. Myślę, że będę tu na 100% w kolejnym roku. Mam nadzieję, że też będzie w przyszłym roku. Znaczy to, wiecie co, ja tu muszę przerwać, bo my go więcej nie zaprosimy, także nie wiem. Ale miło było cię gościć. Zmienię nazwę kanału i będzie okej. A tobie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Zalajkuj po kolejne filmy. Pamiętaj, że będzie na kanale wywiad z Kasią Węsierską. Dziękuję ci za oglądanie. Trzymaj się do następnego filmu na kanale Bójka Maxa.